Witamy w kolejnym odcinku Śmietanki przy kawie. Po raz kolejny naszym gościem jest Monika Hojnisz. Witam. Witam. Monika, na początku może byśmy tak podsumowali ten sezon. Sezon, no właśnie, jaki to był dla Ciebie sezon? Na pewno sezon nie najłatwiejszy i nie najlepszy. Szczerze oczekiwałam lepszych wyników, aczkolwiek pojawiły się tam jakieś jednorazowe fajne wyniki. No ostatecznie jakby moim najlepszym sukcesem, największym sukcesem w tym roku było 9. miejsce na Pucharze Świata w biegu indywidualnym w Anterselwie. No i myślę, że sztafeta, 7. miejsce sztafety na Mistrzostwa Świata w Hochfilzen. Właśnie taki miałaś ten sezon taki przeplatany, dobry wynik, przeplatałaś na przykład dobry wynik w sprincie, przeplatałaś z gorszym w biegu pościgowym, albo na odwrót, odrabiałaś bardzo dużo strat w biegu pościgowym. Czym to było spowodowane? Taka sinusoida. To znaczy, dzisiaj wiem, że na to mogło wpłynąć wiele czynników. Niektóre już znam, ale niekoniecznie chciałabym o nich mówić. Strzelanie też tak różnie z tym strzelaniem u Ciebie bywało. Potrafiłaś mieć cztery razy bezbłędna, a potrafiłaś w sprincie kilka tych pudeł zrobić. Z czego wynika na przykład taka destabilizacja, jeżeli chodzi o strzelanie akurat? Czy tutaj gdzieś głowa funkcjonuje podczas strzelania, czy bardziej przygotowanie fizyczne? To znaczy, myślę, że podczas startu jakby głowa odgrywa dużą rolę. No oczywiście pomijając tam warunki, ale czasami jest tak, że wiatr ma każda na strzelnicy, a czasami jest to taka trochę loteria i trochę szczęścia. Komu dopisze, ten ma spokój na strzelnicy i wtedy trafia, a komu nie, no to niestety potem musi biegać po karnych rundach. Ale z drugiej strony to nie jest wytłumaczenie jakby moje. Na pewno wiem, że potrafię strzelać, bo gdyby tak nie było, to też na treningach by to inaczej wyglądało, więc myślę, że te niecelne spowodowane na zawodach głównie, no to głowa. Jeżeli no ten sezon to był też taki dość specyficzny sezon, w trakcie sezonu zwolniono Waszego trenera, czy to miało jakiś wpływ na Twoją postawę w trakcie tej drugiej części sezonu? Myślę, że nie, że to nie wpłynęło w jakimś dużym stopniu moją dyspozycję. Poza tym no, trener nie pojechał tylko na jeden Puchar Świata ostatni w Oslo, kończący tegoroczny sezon, więc zostały wtedy raptem 3 starty. A jeżeli chodzi o gdzieś tam jakieś przecieki, wiadomo już było, że trener pożegna się z tym stanowiskiem, bo no, różne chodziły głosy, już nawet rozmawialiśmy ostatnio o tym, że trener miał różną opinię u różnych dziewczyn, czy na pewno to miało jakiś wpływ, ale czy chodziły takie głosy, że dochodziły do Ciebie, że trener może się pożegnać, czy trener też coś Tobie coś mówił, że możemy się zaraz pożegnać niestety z dalszym współpracą? To znaczy, na pewno w naszym gronie to dużo wcześniej jest wiadomo, niż wychodzi to potem na profilach społecznościowych, czy na internecie, czy gdzieś tam w prasie, także miałyśmy tego świadomość. Czy już wiadomo, kto zastąpi trenera, czy jeszcze żyjecie troszkę takiej niepewności? Tak, dokładnie. Teraz jest taki okres, gdzie jest jeden wielki znak zapytania. Mam nadzieję, że lada chwila się coś wyjaśni, bo na dzień dzisiejszy właśnie ja nie znam ani nazwiska trenera. Co za tym idzie, jego jakby toku szkoleniowego, ani jego zamiarów. No i też nie wiemy, kiedy tak naprawdę zaczniemy sezon przygotowawczy. Właśnie, a propos sezonu chciałem przygotowawczego następne pytanie, troszkę mnie ubiegłaś, jeżeli chodzi o ten sezon. Na przykład Stefan Horngacher, trener skoczków, dał tylko tydzień wolnego, mówi, trzeba pracować, bo zaraz Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang. Wy właśnie jesteście w tej niepewności, gdzieś Ty już będziesz powoli sama jakiś sobie plan wdrażać za jakiś czas, czy teraz jeszcze poświęcasz czas na taki wypoczynek i odizolowanie się od tego, co było i teraz skupienie się na tym, co będzie w przyszłym roku? To znaczy jakby cały czas nie dopuszczam do tego, żeby po prostu leżeć, nic nie robić, cały czas jestem aktywna. A jeżeli nawet przez jakiś dłuższy okres nie będzie wiadomo, co z naszym zgrupowaniem, co z naszym trenerem, to myślę, że mam do kogo się zwrócić o pomoc, o rozpisanie planu i tak dalej. Nawet
Jeżeli miałby być to trener Kołodziejczyk, to nie widzę problemu. Mhm. Właśnie, Pjongczang, to chyba w przyszłym roku taki główny cel będzie wasz. Biegałaś po tych trasach, byłaś w Korei. Jakie twoje wrażenia z tego miejsca, z tej trasy olimpijskiej? Tak, rzeczywiście w tym roku już mieliśmy okazję mieć tam próbę przedolimpijską. Wrażenie zrobiła już sam wyjazd, oczywiście różnica czasowa, jak to trzeba było się przestawiać. Nasze starty były tam o godzinie 18 tamtego czasu, więc cały dzień mieliśmy do startu. To są takie jakby rzeczy, których widz nie dostrzega, ale dla zawodnika jakby jest to męczące. Nawet próbowaliśmy się nie przestawiać na tamtejszy czas, więc chodziliśmy spać o trzeciej nad ranem tak naprawdę, budząc się na obiad, bo mieliśmy świadomość taką, że jak wrócimy do kraju, są kolejne starty i wtedy jakby ta różnica mogłaby się na nas odbić. No także to na pewno jedno. Jeżeli chodzi o trasy, na pewno są wymagające, ale z tego, co mi wiadomo, to żadna trasa olimpijska nie jest łatwa. Przynajmniej ja byłam w Soczi, więc tylko ta jedna, z tą jedną trasą mogę porównać, więc rzeczywiście nie była łatwa. I ta też nie jest łatwa, jest wymagająca, dlatego tym bardziej trzeba pracować. Byłam tam, więc mam świadomość, jaka ciężka praca jest jeszcze przede mną. Wynik w sprincie, tam bodajże 12 miejsce było, to może napawać optymizmem, że ta trasa troszkę przypadła ci też do gustu, bo wiadomo, są też takie trasy u biatlonisty, biegaczy, które no, nie przypadają zawodnikom, a są takie obiekty, gdzie po prostu zawodnik uwielbia biegać czy uczestniczyć w jakichś zawodach. Powiem tak, czasami wydaje się nam podczas biegu, że o Jezu, ale jest ciężko, ale będę słaba, że słaby wynik i tak dalej, po czym przebiega się na metę i wynik jest naprawdę zaskakujący i nieadekwatny do tego, co czuliśmy na trasie. Dla mnie to nie był łatwy wyścig, aczkolwiek właśnie zdobyłam to 12 miejsce. Tak naprawdę jak się ma formę, to jaka trasa, to nie ma znaczenia, także myślę, że mam nadzieję, że ta forma będzie za rok. Właśnie z tą formą będziesz chciała się wstrzelić już od na początek sezonu, jakoś sobie będziesz budować tą formę, czy chcesz stricte przygotować się tylko igrzyska olimpijskie i na przykład, nie wiem, medal, czy w sztafecie, czy indywidualnie? To na pewno chciałabym zrobić tak, czy ja zrobić. Chciałabym, żeby ta forma była na igrzyskach oczywiście, bo każdy będzie tak próbował, co nie zmienia faktu, że ani ja, ani żadna z moich koleżanek nie ma kwalifikacji olimpijskich na dzień dzisiejszy i one są do zrobienia na pierwszych czterech pucharach świata przyszłego sezonu, także nie można zaczynać znikąd, tylko trzeba już na samym początku prezentować jakąś tam formę, żeby te wyniki były i żeby te minimum olimpijskie zostało spełnione. Wynik, celujesz głównie indywidualnie, czy bardziej nastawiacie się na sztafetę? Bo wraca Weronika Nowakowska, jeżeli poskleja się tą sztafetę i będzie to ta czwórka Nowakowska, Gwizdoń, Hojnisz, Guzik, to naprawdę ta sztafeta już nieraz pokazała, że w zawodach czy Pucharu Świata, czy innej rangi jest w stanie zrobić miejsce na podium. Czy będziecie się starali skupiać, żeby tą sztafetę poskładać tak, te zmiany poukładać tak, żeby zdobyć tam ten medal? To znaczy już nieraz właśnie pokazywałyśmy, że potrafimy. Wiemy, że potrafimy, bo czasami brakowało niewiele, żeby znaleźć się choćby nawet na podium Pucharu Świata, czy na podium Mistrzostw Świata, czy olimpijskim. Ale tak naprawdę no, ciężko jest mi na dzień dzisiejszy cokolwiek tam obstawiać, bo nie wiemy, w jakiej dyspozycji będzie każda z nas. Być może to te młodsze będą lepsze i to one pobiegną w sztafecie, nie wiem. Tak jak mówię, no, ciężko jest mi cokolwiek mówić teraz, ale na pewno każda z nas będzie robiła wszystko, żeby właśnie to był ten najlepszy nasz sezon. I oczywiście wynik w sztafecie jest super, ale jakby nie było, wynik indywidualny to jest jednak medal swój osobisty, no i oczywiście ludzi, którzy na to razem z nami pracowali, ale to jest jednak coś innego.
ty, można powiedzieć, jesteś taką liderką tej kadry, ale żaden lider też nie może się czuć pewnie. Czujesz troszkę oddech tej młodości, już można powiedzieć, Kamila Żuk czy Kinga Mitoraj. Gdzieś tam rywalizujecie, czujecie, że one niedługo będą chciały was jakby z tej kadry usunąć, można powiedzieć, i zastąpić i rywalizować na tych najważniejszych imprezach za was. To znaczy, w niektórych momentach można się bać, że tak powiem, bo tak jak w tym momencie każda z nas ma jeszcze szansę, żeby zakwalifikować się na te igrzyska, więc to nie jest pewne, czy ja pojadę, może pojedzie właśnie Kamila Żuk albo ktoś z młodszych. A z drugiej strony, no jest to fajne, że są takie osoby, bo my też nie będziemy wiecznie trenować, więc mają dziewczyny potencjał i jakby z drugiej strony możemy czuć się spokojne, że kobiecy biatlon nie upadnie. Duszniki Zdrój, Mistrzostwa Europy, nasz nowy, piękny, można odrestaurowany obiekt. Jak tobie się widzi tam ten obiekt? Jak widziałaś się, jak się czułaś na Mistrzostwach Europy? Jakbyś kilka słów powiedziała, czy z takim obiektem możemy już gdzieś tam zawitać do tego świata i pukać o ten puchar świata do federacji? Duszniki Zdrój znam od zawsze, praktycznie, i lubiłam zawsze tam trenować, ale jak przyjechałam bezpośrednio na Mistrzostwa Europy, to miałam takie gały. Dla mnie naprawdę to była inwestycja super, na plus, zrobiło to ogromnie na mnie wrażenie, że byłam w szoku, że po prostu my Polacy potrafimy coś takiego przygotować. Oczywiście patrząc z perspektywy innych lat i tego, jak czasami jakby mogliśmy coś zrobić, a tego nie wykorzystaliśmy, myślę, że akurat Mistrzostwa Europy udały nam się perfekcyjnie. No nie ma co ukrywać. Chcieliśmy medalów tam indywidualnie, nie udało się niestety. Jedynie właśnie Kryśka Guzik i Grzesiek Guzik powalczyli tam w sztafecie single mix, uratowali trochę honor Polski w ostatni dzień, więc to była taka wisienka na torcie. Myślę, że są, mimo wszystko są fajne wspomnienia z ust innych osób, zawodników z zagranicy, słyszałam same pozytywy, także myślę, że to daje powody do dumy. Jak się startuje w takich zawodach przed własną publicznością? Większy stres niż na obczyźnie? Na pewno nie jest łatwo, biorąc pod uwagę, że są tam wiele znajomych, poczynając od sędziów, rodziny, no i wszystkich praktycznych, których tam mijaliśmy, znaliśmy. Chyba taką nowością dla nas było to, że rzeczywiście to byli prawdziwi kibice. Jak my strzelaliśmy, Polacy na strzelnicy, to było to takie wow, słynne przezamykanie się klapek. I to dla mnie osobiście w pierwszy dzień, jak wystartowałam, to było dla mnie takie, nie spodziewałam się tego. No i co by nie mówić, to jakby jest trochę, to trochę peszy. No i z jednej strony jest fajnie, bo na trasie stoi dużo osób ci dopinguje i niesie, a z drugiej strony właśnie taka trochę psychiczna strona różnie może zadziałać. To może troszkę z innej beczki. Zima za nami, jest już, można powiedzieć, wiosna. Przed nami święta. Jak Monika Chojnisz będzie spędzać ten czas świąt wielkanocnych? Na pewno w domu, jak to zawsze. Lubię spędzać czas w domu, już nie będę się powtarzała, bo ktoś ogląda moje wywiady i jest ten temat, to na pewno o tym wie. Ale tak, to jest taki moment, gdzie cenię sobie ten czas, że mogę spędzić czas z rodziną. Lubię przygotowywać potrawy. Siostra jedna zjeżdża się z dzieciakami. No, chyba w tym wszystkim cenię to, że po prostu wszyscy razem się zbieramy, bez względu na to, co leży na stole, czy jaka to jest okazja, ale właśnie te grono rodziny to jest dla mnie coś cennego. Na świętach możesz, że tak powiem, troszkę więcej zjeść, bo macie na pewno jakąś dietę w trakcie sezonu, a po sezonie, w trakcie świąt, możecie sobie troszkę tak
zluzować i pojeść w te święta? Powiem tak, że no, wbrew wszystkiemu to jakby nie ma jakiejś stricte diety. Każdy z nas zna swój organizm i wie, na co dobrze, na co źle reaguje, co może, co nie. Myślę, że to jest normalne, że ktoś tam jakiegoś sernika wciągnie, czy mazurka. Na pewno będzie na stole. A po świętach? Jeszcze czas na wypoczynek, jakieś wakacje, czy gdzieś tam już będziesz bardziej aktywnie się ruszać, jeszcze przygotowywać tutaj w Chorzowie? No na pewno do momentu, kiedy będzie wiadomo, gdzie jedziemy na obóz i kiedy, to będę trenowała w miarę możliwości oczywiście tutaj w mieście. A wakacje, no na wakacje nie miałam czasu i na razie nie planuję, ewentualnie jakieś tam weekendowe wyjazdy, zwiedzania. To bardzo lubię i to mnie cieszy. Tęsknisz już za zimą? Nie. No i właśnie to miałem pytać, bo ty jako biatlonistka kilka razy rozmawialiśmy, mówiłaś, ty zimy nie lubisz. Nie, jednak... to, że nie lubię zimy, ale ja jestem straszny zmarzluch i po prostu zawsze jest mi zimno. To na pewno o to chodziło. A jeżeli chodzi właśnie jeszcze, wracając na przykład do Pjongczang, mówiłaś o zmianie strefy czasowej, jak twój organizm reaguje na takie zmiany? Jesteś gdzieś tam przyzwyczajona, no jeździcie głównie po Europie, mało jest tych wyjazdów, takich właśnie Japonia, Kanada, jednak ten organizm nie ma kiedy się tak przygotowywać, nie wiesz, możesz jak on zareaguje. Jak ty reagowałaś w te pierwsze dni zwłaszcza? To znaczy, na pewno w tamtą stronę jest łatwiej niż z powrotem. Jak wraca się z powrotem, to potem się to daje odczuć. Chociaż myślę, Korea była lepsza niż podróż do Stanów w tamtym roku. Mniej się to odbiło na naszym organizmie. Aczkolwiek no, myślę, że właśnie ta próba przedolimpijska pozwoliła nam też poznać swoje organizmy, jak one się zachowują. No i jakby nie było, tak trochę przygotować do tej podróży za rok, mam nadzieję. Dobra, Monika, w takim razie czego możemy Ci życzyć na ten najbliższy rok, tak ważny dla Ciebie? Zdrowia, zapału, dużo pracy. Do tego Ci w takim razie życzymy. Moim Państwa gościem była Monika Hojnisz. Dziękuję. Dziękuję.